Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest wicestarosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. Panie starosto, proszę się przedstawić naszym czytelnikom. Tomasz Gabrysiak, od blisko 2 tygodni wicestarosta bolesławiecki, bolesławianin, od ponad 12 lat związany z Urzędem Miasta Bolesławiec, pełnomocnik prezydenta Miasta Bolesławiec do spraw obsługi inwestorów. Został pan wicestarostą w takich niezwykłych okolicznościach, ponieważ zmieniła się nowa koalicja w powiecie. Proszę powiedzieć, jak pana przyjęli pracownicy starostwa powiatowego? No powiem szczerze, że tu jestem mile zaskoczony. Być może wynikało to z tego, że w zasadzie większość pracowników, a już na pewno naczelników starostwa powiatowego w Bolesławcu znam już od lat i od lat współpracujemy. Więc to nie były osoby, które musiałem poznać. Myśmy się już znali. Oczywiście była to trochę inna formuła współpracy, ale wrażenia są bardzo dobre. Myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość. Odbyło się zapewne pierwsze lub kolejne posiedzenie zarządu powiatu. Jakie zadania zostały panu przydzielone? Tak, rzeczywiście na ostatnim posiedzeniu zarządu powiatu pan starosta przedstawił nam podział obowiązków na poszczególnych członków zarządu. Ja pod bezpośrednim nadzorem mam 4 wydziały Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Jest to Wydział Komunikacji, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych. Który z tych wydziałów jest najbardziej panu bliski? Czy tak naprawdę to najbardziej bliski to będzie dla mnie Wydział Architektoniczno-Budowlany i Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji. Pewnie wynika to z tego, że było to, jest to pokrewne z tym, co do tej pory robiłem w Urzędzie Miasta. Jakie główne zadania na ten rok i na przyszły w tym właśnie wydziale będzie pan wykonywał? Jeśli chodzi o Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji, no tutaj to są wszystkie te zadania związane z realizacją projektów, do których powiat bolesławiecki przystąpił w ostatnim czasie. Wspomnę tu o drodze z mostem w Świętoszowie, czyli odcinek od Osiecznicy do Rudawicy, czyli do granicy województwa dolnośląskiego i województwa lubuskiego. Jak pan wie, w ostatnim czasie udało nam się pozyskać na ten cel dotacje ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa. Wartość tego zadania szacowana jest na około kwotę 26-27 milionów złotych. To jest duże wyzwanie, duży projekt, który będzie wymagał bardzo dużej mobilizacji sił i środków. No przed nami również zadania związane z tym, o czym powiat bolesławiecki boryka się od już dłuższego czasu, czyli te zadania związane ze szpitalem, czyli blok operacyjny, pozyskanie środków na ten cel, no i przeprowadzenie całej inwestycji. Wspomnieć należy również o tym, że będziemy się dosyć intensywnie zajmować problemem nowej lokalizacji dla szkoły specjalnej. No właśnie ten temat szkoły specjalnej jest bardzo bulwersujący, jeżeli chodzi o czytelników Bolesinfo. Kiedy wreszcie ten problem zostanie rozwiązany? Jak pan pewnie wie i czytelnicy portalu również o tym wiedzą, powstał zespół do spraw oświaty, a w zasadzie dla wszystkich spraw związanych z zbliżającą się reformą oświaty. Ten zespół ma być zespołem powiatu i z drugiej strony przedstawicieli gmin powiatu bolesławieckiego. Oczywiście każdej gminy w innym zakresie dotyka problem reformy oświatowej, czyli likwidacji szkół gimnazjalnych. Jednym z zadań tego zespołu jest również załatwienie, poruszenie, rozwiązanie problemu nowej lokalizacji dla szkoły specjalnej. Pan się też będzie tym zajmował? Tak, oczywiście. Proszę powiedzieć, jak się współpracuje w nowym zarządzie, bo jest to taki zarząd, gdzie jest nowy przewodniczący, stary etatowy członek zarządu, no i również nowy wicestarosta. Znaczy ja myślę, że ta współpraca będzie dobra, może dlatego też, że już na samym początku pan starosta Karol Stasik postawił jasne i precyzyjne priorytety i w sposób jasny i czytelny podzielił kompetencje, kto jest za co odpowiedzialny. I to generalnie ułatwia pracę,
myślę, że dzięki temu te nasze działania będą po pierwsze planowe, po drugie czytelne, jasne dla osób, które naszym poczynaniom będą się przyglądać, czyli mieszkańcom powiatu bolesławieckiego. Jeśli chodzi o pana starostę, no to nie jest mój pierwszy kontakt zawodowy z panem Karolem Stasikiem. Ja przypomnę, że pan Karol Stasik był zastępcą prezydenta Bolesławca. To był bodajże do 2006 roku. Ja również wtedy pracowałem w Urzędzie Miasta Bolesławiec, no i wiele razy miałem okazję z nim współpracować, więc nie jest to dla mnie osoba nieznana. Nie będę ukrywał, to też ułatwia nasze wzajemne kontakty. Pytam to po to, ponieważ krążą plotki takie, że wszystkie ważniejsze decyzje w powiecie teraz są ustalane z prezydentem Bolesławca. Czy to prawda? Proszę Państwa, specyfika funkcjonowania i zadań własnych gminy i powiatu wbrew pozorom są kompletnie odmienne. Tak? Budżet powiatu przeznaczony jest na zupełnie inne cele niż budżety gmin. Ale oczywiście jakąś wartością dodaną w tej dzisiejszej sytuacji politycznej jest to, że te kontakty są, mam takie wrażenie, łatwiejsze i wydaje mi się, że da to jakiś wymierny efekt w najbliższym czasie. Czy może pana zadaniem jest to, żeby utworzyć powiat grodzki Bolesławca? No, proszę Państwa, powiat grodzki to jest bardzo dobra idea, tylko tak naprawdę nie jest to decyzja, która należy do lokalnych polityków, czy szczebla gminnego, czy powiatowego. O sieci powiatów, granicach i o tym, czy powiat jest grodzki, czy nie, to są sfera i domena rządu. A jaka jest pana opinia w tej sprawie? Ja myślę, że w niektórych dziedzinach pewnie ułatwiłoby to funkcjonowanie takiego organizmu jak miasto i powiat, ale wydaje mi się, że na tym etapie jest za wcześnie o tym mówić. Wydaje mi się, że bardzo dobrą prognostykiem jest współpraca miasta, powiatu, gmin, powiatu bolesławieckiego. A czy to jest w formule powiatu grodzkiego, czy w formule takiej, jak to dzisiaj funkcjonuje, to już jest, ma to znaczenie drugorzędne. Najważniejsze jest to, że w tych sprawach, które są ważne dla mieszkańców powiatu, a wszyscy mieszkańcy powiatu są również mieszkańcami miasta, gmin, jeśli włodarze i gmin i zarząd powiatu są w stanie się dogadać, to efekty tego na pewno będą dobre. Najważniejsze jest to, że wszyscy deklarują, że chcą rozmawiać o sprawach ważkich i istotnych. Tu jest też dosyć istotną sprawą, że na dzisiaj te problemy najbardziej istotne, najbardziej trudne mamy już określone. Tak? Teraz jest kwestia rozwiązania ich w sposób sensowny, w miarę szybkim czasie, no i pozyskanie na realizację tych wszystkich zadań środków, najlepiej zewnętrznych, bo jak Państwo wiecie, budżet powiatu to w większości są środki celowane, które są przeznaczone na określone, na realizację określonych zadań i zazwyczaj są to zadania zlecone przez administrację rządową. Powiat ma trochę inną strukturę budżetu, tych środków własnych, tak jak w gminach, jest dużo, dużo mniej i to stanowi pewien problem funkcjonalny. Ale mam nadzieję, że w partnerstwie z gminami uda nam się te problemy rozwiązać. Doświadczenia są spore. Jak Państwo wiecie, powiat już od wielu lat realizuje projekty, zadania w partnerstwie z gminami. Głównie są to zadania z zakresu komunikacji, czyli budowy, remontów nowych dróg. Ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby wspólnie rozwiązywać również inne zadania, na przykład edukacyjne. Czas nasz wywiad się kończy, w związku z tym, co by pan na koniec chciał powiedzieć mieszkańcom powiatu bolesławieckiego? No, zbliża się okres świąteczny, więc myślę, że to jest bardzo dobra pora, żeby złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt. Chciałbym Państwu życzyć spokoju, zdrowia, ciepła, spotkań rodzinnych i tego, żeby ten najbliższy zbliżający się rok był dla Państwa lepszy i żeby spełniły się wszystkie Państwa marzenia. Czego i sobie życzę. Dziękuję bardzo.